ulewa. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Dzisiaj wyjeżdżamy. Mieliśmy zostać jeszcze 4 dni, ale no niestety. Plan był Makarska albo Promajna. No różne mieliśmy typy, bo były miejsca. Ale 4 kolejne dni ma tu lać, także uciekamy z Chorwacji. Ale się dzieje. Pamiętacie, jak jechaliśmy Słowenią i potem początek Chorwacji? To taka ulewa była. Czyżby to dopiero teraz dotarło tutaj? O, to jest pytanie. Dosłownie była identyczna ulewa. Czy to tak krąży po prostu po Europie? To wszystko możliwe. I gdzieś zawinęło z powrotem i akurat dzisiaj tutaj. Ale tak Aleksandrus już od 2 czy 3 dni mówił nam, że będzie ulewa. Bo widzisz, teraz chwilę nie pada. Miejscami, nie? Dokładnie tak moja tak nawiłuje. W każdym razie już Aleksandrus nam mówił i sprawdza cały czas pogodę, że no, szykujcie się na deszcz. Także nic nie zarezerwowaliśmy jeszcze, bo tak myśleliśmy zarezerwować 2 dni przed wyjazdem stamtąd, ale nic nie rezerwowaliśmy, powstrzymaliśmy się od tego. No bo co zrobić, no taki deszcz. Piszcie zresztą 5 sierpień, jak to pogoda wygląda u was. I no w sumie dzisiaj jest sobota, jak niedziela, poniedziałek. Proszę? A, oni się bawią w tunel. Myślałam, że coś mówią. Chcesz coś, Piotr, dodać? Nie, mi się bardzo podoba. Wyjazd normalnie mega, mega fajny. Polecam wam Chorwację. Mimo tego, że deszcz pada, to naprawdę warto tu przyjechać. Jest co zwiedzić, jest co do zobaczyć. Bardzo przemili ludzie. No naprawdę, no jestem zachwycony Bałkanami. Jeżeli macie tylko okazję i możliwość, no to ruszajcie. Powiedziałeś przed chwilą, mimo że deszcz pada, a nie chciałeś zostać. No tak, no bo nam został ostatni dzień. Jakbyśmy byli, mieli początek urlopu i deszcz by padał, to na pewno byśmy coś wymyślili. I uważasz, że 4 dni tutaj w deszczu mile spędzilibyśmy? Uważam, że tak, że mamy tyle pomysłów, że na pewno byśmy wszystko zrealizowali w inny sposób. Ale załóżmy, ktoś jedzie na tydzień, bo pan pisał, że do Zadaru jedzie i wczoraj w piątek dokładnie zajechał do Zadaru i pierwsze 4 dni będzie miał tam deszcz. Pierwszy raz jedzie do Chorwacji, pojechał, bo on już jest. Także pozdrawiamy pana. Nie pamiętam niku, przepraszam, ale może się odezwiesz w komentarzu. I on jest właśnie teraz w Zadarze. No wiesz, no to jest kwestia tego, kto, jakie ma oczekiwania i jakim on pisał, jest. On pisał, że jest załamany. No ale to się nie ma co załamywać. Tak jak shorta wysłałam z trasy tutaj. Tak też się można pokąpać, także to bez problemu. Wiadomo, że nie tak długo jak w słońce. Dwa, możecie kupić sobie takie kapoki, że takie worki na siebie założyć i pójść to miasto zwiedzać. No to w deszczu też jest fajnie, tak, żeby pójść do jakiejś restauracji, napić się kawki, zjeść jakiś deser, czy obiad, pójść do winiarni, pokosztować win. A myślę, żebyśmy zorganizowali. Ale taka osoba, która jedzie pierwszy raz, to ma lekką... No tak, no ale no jednak trzeba przypomnieć nasze wcześniejsze lata, gdzie nie nagrywaliśmy vlogów i jechaliśmy nad polskie morze. Ulewa była taka, że nikt nie wychodził na ulicę, a myśmy z czwórkę z pieskiem poupierali się w kapoki i poszliśmy na koniec mola, także jako jedyni. I dzieci nasze do dzisiaj to wspominają i... Ale wideo też mam fajne. Tak, tak. Ale wtedy nie robiliśmy na YouTube'a. Bo ja praktycznie nagrywam od 20 lat. To już długo. Zwłaszcza trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj ten deszcz nie pada tak, że cały czas pada, tylko są te przerwy, takie luki. Tutaj bardziej te chmury tak lawirują i raz pada, raz nie pada. Chciałam powiedzieć, że już jest 19,5 stopnia, a wczoraj pani pisała, która jest na Istrii, że mają 18 stopni i leje cały czas deszcz. No na pewno, to jest nieprzyjemne, no. Ale proszę się nie załamywać, głowa do góry i po prostu trzeba coś wymyślić. Tak, tak. Jeżeli się zamkniecie w kwaterze i po prostu będziecie chcieli przeczekać, to niepotrzebny stres będzie się budował w domu i napięcie takie, które jest nikomu niepotrzebne. My dlatego też zabieramy karty, różne gry, także jesteśmy przygotowani na każdą możliwość. Tak jak widzicie, teraz żeśmy kupili paletki specjalnie, żeby pograć w paletki, takie fajne, ale taki wiatr był, że nawet nie było jak wykorzystać je, ale nie przejmujemy się tym, bo na pewno jeszcze z tego skorzystamy. Patrzcie, co się dzieje. Dobrze, to Piotrek się musi skupić na razie. Jedziemy dalej. Będziemy za chwilę na wysokości Łomisza. I tak, proszę państwa, to ostatni vlog z tego wyjazdu.
wspólnego, rodzinnego 4 plus 1. Mam nadzieję, że wszystkie odcinki Wam się podobały. No byliście z nami w shortach, bo pisaliście komentarze, a najbardziej tu się udzielała Pani Piacenta. Pozdrawiamy. Marta także i Magdalena Pogorzelska. Te osoby najbardziej mi utkwiły, które pisały jednak komentarze, także miło. Ale oczywiście wszystkie inne osoby również pozdrawiamy. Te, które są w Chorwacji, które spotkaliśmy, także miłe, miłe spotkania mieliśmy. Super. I było fajnie, trzeba wracać. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Że wracamy akurat dzisiaj. Ty, Izabela, będziesz teraz Nutella. Tak, już to słyszałam. Słodka jak czekoladka. Tak. Czekaj, ty się skup na drodze. Skupiam się. Bo przed chwilą ona tak chlapnął, że nic nie było widać. No, to spokojnie. Była taka zaskakująca sytuacja. Ale miał szerokie opony. Tak, miał szerokie opony i tak dużo ilość wody wyszła mu z podku, że zalało nam całą szybę. Nic nie było widać, nic. Muszę nagrać swetry rok. Tak. Chciał przejeżdżać. A i Michał Ujma pisał też. Tak. I Globalny Lokal też. Też pozdrawiamy. Przypomniało mi się. Zaraz jeszcze zobaczę, kto tam jeszcze pisał. Bo później się obrażą. Pozdrawiam jeszcze Eminelkę. I to specjalnie dla pani Agnieszko. Tak, są okulary. Żeby nie było, że nie nagrałam. Obiecałam, że nagram pomimo deszczowej pogody, ale są na nosku. Więc pozdrawiam panią Agnieszkę serdecznie i chciałam powiedzieć, że ja nie lubię vlogować w okularach, czasem zakładam, ale no wolę patrzeć wam w oczy jednak, więc nie przepadam za tym, ale to specjalnie dla pani Agnieszki. No. Jeszcze tutaj możemy pozdrowić Marcina Badowskiego, który pisał, że w tym roku jedzie do Turcji, a za rok już na pewno na 100% będzie Chorwacja, także bardzo miły komentarz nam napisałeś. Miło nam i być może, kto wie, może gdzieś się spotkamy. We wrześniu jedziemy znowu, więc wszystko się okaże. Marcin Stępień pisał, że w tym roku Istria i tak właśnie rozmawiamy, że też mieliśmy plan na Istrię, było to, tak chcieliśmy objechać sobie dookoła. Kto wie, może jeszcze to spełnimy, ale jakoś ta Dalmacja nas tak kusi, no i chcieliśmy też pojechać na ten Peliesacz, więc tak wybór padł bliżej Peliesacza, bliżej Dubrownika ogólnie, tak i było super. I z tego miejsca też pozdrawiamy panią Sunset, serdecznie, która nam polecała wiele razy. Pani Barbara Kozłowski pisała, że była w lipcu Baszka Woda, także na pewno było fajnie, Baszka jest urocza, pomimo że tłumna. Tak, ale lubimy Baśkę Wodę, Baszkę Wodę. Wojtek tam jest akurat z rodziną. Pozdrawiamy, też pozdrawiamy Wojtek, rodzinkę. Nie udało się poznać żony Hani, ale może następnym razem. Także Hania, też pozdrawiamy serdecznie. No i oczywiście szwagra, jego żony. I Zenka. I Zenek. Zenek, pozdrawiamy cię serdecznie. Tak, Zenek specjalnie przyjeżdża z Anglii. Przylatuje właściwie samolotem. Także no, kawał drogi. No, fajnie zorganizowane. Fajnie macie właśnie tak, że się spotykacie, odbieracie Zenka z lotniska. No to fajnie, że tak się trzymacie razem. Taka paczka. No cóż, tam daleko widać prześwity jakby, nie? Jakby tam słoneczko trochę świeciło. Tak, minęliśmy właśnie Kastelne i kierujemy się na drogę. Tak. No jeszcze kawał drogi przed nami. Nagrywam teraz, bo wiecie, póki jeszcze takie zmęczenie nas nie dopadło, bo później to nie wiem, co będzie. Ale jednak jak się jedzie tą autostradą, to widać, jak te miejscowości szybko przemijają. Tak, zbliżamy się do Trokiem. Jakbyśmy jechali wybrzeżem, to jednak by to dłużej trwało. Pozdrawiamy także Sławka i Anetę. Pytaliście, gdzie wyhaczyliśmy taką fajną miejscówkę. I szczeraliście Brela. No już wiecie, że to nie Brela. Wiecie, że to Duboka. W ogóle się nie spodziewaliśmy, ale tak po prostu nam się trafiło, więc bardzo się cieszymy. Nie chciałam też mówić wam wcześniej, dlatego że nie ma tego napięcia, jak wszystko wam podam już w shortach. I tak wiecie dużo z shortów, ale nie wszystko. My część zostawiamy na vlogi, żeby była jakaś tam niespodzianka, zaskoczenie i tak dalej, emocje. Napięcie. I tak, i niektóre shorty też wejdą dopiero później, dlatego z jakichś pozdrowień, takie rzeczy dodatkowe będą sukcesywnie się pojawiać już po naszym powrocie, żebyście po prostu nie wiedzieli za szybko co i jak. Bo tak jest ciekawiej. Macie napięcie, przeżywacie przygody.
jeszcze w Słowenii, która była fatalna, naprawdę. Była załamka niezła, ale dobrze, że się udało zamienić na ten pokój wyżej. Także no było w miarę jakoś, ale no nie było za fajnie, tam za ciekawie. Także no tanie miejsce, bo 60 chyba 9 euro, a jeszcze jak pojedziecie poza bookingiem, to 50 można wyrwać, tak, więc tak. No opłaca się tam Maribor, ale pod względem komfortu porażka. Tragedia. Po prostu tragedia, jesteśmy szczerzy i mówimy szczerze. Tak. A co do szczerości jeszcze, także pozdrawiamy Sławek i Aneta serdecznie. Wy chyba kiedyś napisaliście, że chcieliście się spotkać, Baszka Woda, rok temu. Z synem byliście. Ja mam dobrą pamięć do ników, więc kojarzę, że... Także może kiedyś się uda. Ale co do szczerości jeszcze, pani, zaraz sprawdzę nick, napisała dzisiaj komentarz pod obiadem w Breli, że jej nie pasuje ogólnie te restauracje, że nie podają tego tak w Chorwacji, jak ona by oczekiwała, że 6 razy była w restauracji i za każdym razem no i wychodziła zawiedziona, że to tak rzucone wszystko jest. Zresztą możecie sobie przeczytać ten komentarz. Co możemy powiedzieć od siebie? Jeżeli nam coś nie smakuje, a wiecie, że jesteśmy szczerzy i mówimy prawdę, nie zachwalamy wszystkiego, tak jak to widzieliście w odcinku z Duboki, z restauracji, gdzie naprawdę byliśmy zaskoczeni, co do pizzy możemy powiedzieć, że była smaczna, ale jeżeli chodzi o obiad, to totalna porażka. Prawdopodobnie oni tam nie podają w ogóle platy rybnej ani mięsnej, więc powiedzieliśmy szczerze, co myślimy, ale jeżeli nam coś odpowiada, jesteśmy zachwyceni i mega zadowoleni, no to mówimy, że nam smakowało. I tak jak na przykład w Breli, no tam było mega podane. Naprawdę, i blitwa była przepyszna, i rybki były przepyszne, no wszystko było smaczne. Także i kelner był super. Podane. Przecież kelner nam jeszcze podśpiewywał tam. Tak, tak. Samokształt się też liczy. Także tego nie wszystkiego też nie ma na vlogach, co się działo, te dane. Kelner cały czas tam stał i był na każde zawołanie, także naprawdę super było to. Ja nie wiem, czego pani oczekuje, aby było do jedzenia w Chorwacji. No, my głównie się skupiamy, aby jeść lokalne specjały. Także no, totalnie zaskoczył mnie ten komentarz, ale rozumiem, no być może pani źle trafiła, może do takich restauracji jak Duboka, więc jak w tej miejscowości, więc no przykro nam, no tylko to możemy powiedzieć i współczujemy. Pani Olena pisała właśnie i chciałam powiedzieć, tam teraz przeczytałam, że napisałaś rzucona ryba z ośćmi i szpinakiem. Po pierwsze, to nie jest szpinak, to jest blitwa. Także to już nie jeden Polak się dał na to nabrać. Blitwa to jest burak liściowy. To jest zupełnie coś innego, ma może delikatnie zbliżony smak, ale w sumie to nie smakuje zupełnie jak szpinak. I podaje się go z ziemniaczkami. Dobrze zrobiony jest, przepyszny, ale trafia się też taki ciągnący, lekko jak trawa. Trawiasty można powiedzieć, więc może był źle podany. A co do ryby, no to można oczywiście zamówić fileta bez ości, jak najbardziej. Na przykład z tuńczyka polecamy, jest przepyszny filet i bardzo smaczne mięsko. Także czasem też braliśmy dla chłopaków fileta. Ale jeżeli chcecie się taką delektować rybą prosto z morza, z grilla, no to ona ma ości. No, nie, pan kelner nie filetuje wam tego, nie obierze z ości. No, musicie się niestety pobawić. Także jeżeli nie chcecie ości, zamówcie sobie platę mięsną, na przykład, czy ogólnie obiadek mięsny, jakiś bewsztyka, czy coś takiego. Także, nie wiem, no nie rozumiem komentarzy. Wszystko za zależy od tego, co się zamówi. Bo tak jak w Duboce, to naprawdę było słabe podanie, bo tylko były frytki. Na frytki rzucona ryba, tak. I rzucone krewetki i kalwaj. No to było naprawdę słabe. Tak. Ale naleśniki, oni mówili na to pancake'i, ale to były naleśniki z Nutellą. No były super, super podane i bardzo dobrze smakowały. No, rewelacja. Na naleśniki idźcie tam, bo to za 10 euro, ile kosztowały naleśniki? 4 euro. To naprawdę dobra cena, idźcie, polecam. Bardzo smaczna. Pizza też wam polecamy, bo też tak. Bardzo dobra. Także to możecie tam śmiało zamówić. Prawdopodobnie tutaj platy rybnej nie zamawiają. W ogóle nie robią, nie mają. Ale lepiej powiedz, co szef jeszcze powiedział na drugi dzień, jak byłeś z Maxem po pizzę. Tak. Byliśmy właśnie zamawiać pizzę z Maxem i oczywiście tam siedział szef ten ze znajomymi. Tam chyba ich 5 było albo 6 i szef nam starał nas przekonać do tego, że dlatego taka cena, bo ta ryba była specjalna, daleko, że to ekskluzywna ryba była i dlatego taka cena była.
Tylko że on pomylił to, że co innego jest splata rybna, a co innego jest położenie ryby na frytkach. Była tam dosłownie jedna ryba, dwie krewetki i dwa kalmary, więc troszkę skromnie, prawda? Skromnie. Nie tak samo ta plata mięsa. Żadnego sosu, cytrynki nie było, nie było blitwy z ziemniakami, no nic takiego nie było. W ogóle to tak jak w zwykłym jakimś fast foodzie bylibyście po prostu za 55 euro. Znaczy porażka totalna. Ja jeszcze chciałem się odnieść do tej platy mięsnej, to też nie była taka rewelacyjna, bo tam i kiełbasa była, się trafiła i tylko jeden stek był, a powinny być dwa steki, także ten pisał dla dwojga, taki... a to było dla jednej osoby jakby. No. Chyba trzeba po prostu pytać, czy robicie platę rybą. No i wagę, zawsze pytajcie o wagę, bo to jest ważne. A my tu, nasz błąd, nie spytaliśmy. Pozdrowienia dla Przemysława Kuczyńskiego i Małgorzaty Klefas. Tak, pisaliście pod ciastem figowym. Pani Małgorzata pisała, że uwielbia. Przemysław też. I życzył nam również miłego wypoczynku. Także dziękujemy. I co do ciasta figowego, ja już nagrywałam, ale szczerze Wam polecam, bo to jest szybki przepis. Jest ten przepis na kanale, więc pewnie podlinkuję tutaj, żebyście zobaczyli. Jeżeli jesteście w Chorwacji, czy panowie, czy panie, którzy mają smyk do gotowania, czy do pieczenia, lubią ogólnie to robić, więc wieczorkiem można tam, powiedzmy, jak już jesteście w apartamencie, sobie szybciutko upiec, bo to jest dosłownie, 15 minut roboty tak naprawdę, no tylko trzeba mieć mikser. No ale bez miksera na upartego też można, wystarczy wziąć to, wiecie, szadełko takie, nie? To też dacie radę, ale no ja wzięłam mikser, przyznaję się, blaszkę, papier do pieczenia, także wszystko przemyślałam, co potrzebuję, tylko nie miałam jajek i oleju, ale to kupiliśmy już tutaj na miejscu. Więc chociaż w pierwszy dzień to Piotrek poszedł po olej i jajka do sąsiadki. Znaczy nie do sąsiadki, no do sąsiadki, ale pani właścicielki apartamentu. No da się na wakacjach, można jak się chce, to można. Tak, a figowe ciasto jest przepyszne, naprawdę. Ja tych owoców tam tak dużo napchałam, nawet dzisiaj wieziemy ze sobą, wczoraj jeszcze piekłam. Na śniadanie zjedliśmy połówkę i gdzieś tam w trasie do kawki zjemy drugą połówkę. Pewnie nagram i chciałam powiedzieć, że ono jest tak wypchane owocami, tymi figami, że mało jest tego ciasta. Praktycznie w ogóle nie ma ciasta, tylko same figi. A te figi po upieczeniu powodują taką słodkość fajną, bo one wydobywa się ten cukier z nich, więc... Sorry. Wydobywa się z nich ten cukier, więc one są mega słodkie. Także polecam Wam. No i pozdrawiam Państwa. Akurat Wam się trafiło grupowo, we dwoje. Pozdrawiamy Kamila Hakawaj i Karola Salachna. Właśnie pytał, czy figi są już dojrzałe. Tak, jak najbardziej dojrzałe można jeść. Oczywiście dużo jest też takich, które będą gotowe dopiero za 2-3 tygodnie. Więc także do końca sierpnia, początek września figi są w Chorwacji, więc to jest fajne. Myślę, że jak we wrześniu przyjedziemy, to jeszcze figi będą. Nie? Będą. Mamy nadzieję, ciasto tak. Też będzie. Aha, trzeba mieć piekarnik jeszcze w apartamencie, to pamiętam. Tak. To ważne. Pani Justyna K. pozdrawia nas z Mazur, z deszczowych Mazur. Także również pozdrawiamy, miło nam. I pisała Pani, kiedy... Znaczy, nie może, że nie może się Pani doczekać vlogów. Nie możesz doczekać się vlogów, bądźmy na ty. Także, miło nam bardzo. Wkrótce vlog będzie się pojawiać. Myślę, że już pierwszy powinien w poniedziałek się pojawić. Także ten poniedziałek. Dla Was to już naprawdę... Dzisiejszy vlog, to myślę, który oglądacie, no to jest ostatni albo przedostatni vlog. Myślę, że ostatni, bo pewnie go tak zmontuję, jakoś będzie dłuższy, ale jeden. Więc to już długo, jak to powiedzieć? Już emisja naszych vlogów trwa dość długo. Także no miło nam, że tak licznie piszecie, kiedy vlogi. Fajnie. I ciekawy komentarz od pana bądź pani, bo nie wiem, Island 251, taki nick. Po co, czy na co biorą ze sobą duże dzieci? Pod shortem było to napisane, dlatego i zastanawiające, dlaczego i tak dalej, odpisałam, że oczywiście w czerwcu byliśmy sami, a teraz taki rodzinny wypad, więc my no bardzo często spędzamy rodzinnie czas, a czy to ma jakieś znaczenie, czy duże, czy małe dzieci? Bo nie bardzo rozumiem, to takie zdziwienie,
naszego tarasu, właściwie jak wychodziłam z apartamentu i chciałam zobaczyć, co jest po prawej stronie, a ja nie bardzo chciałam pokazać w szorcie, dlatego że no niby dzieciom potem zainteresowani, tak jak mówiłam wcześniej, vlogami i większość takich rzeczy pokażemy we vlogach. Także pozdrawiamy serdecznie, miło nam, że oglądasz, bo ty już oglądasz długo, także kojarzę. Stoimy w korku. Pozdrawiamy A.K, taki nick, także też już wydaje mi się długo dosyć oglądasz, bo rok temu jeszcze pisałaś komentarze. Chyba ty, on, w sensie pan. Także pytałeś, skąd bierzemy pieniądze na finansowanie podróży. Więc odpisałam na to już w komentarzu, ale oczywiście pozdrawiamy. A do kolejnego komentarza, żeby się odnieść, to muszę go po prostu przeczytać najpierw. Bardzo dziękuję za kawał dobrej roboty, jaką robicie dla nas. Nie leżycie cały pobyt wałkiem na plaży, tylko tak ciekawie pokazujecie nam różne zakątki Chorwacji. Przy okazji lubię Was słuchać, jesteście bardzo sympatyczni, prawdziwi i mega pozytywni. Pani Iza to taka szczebiotka i banan z twarzy nie schodzi. Dzięki. Taka szczebiotka. Bardzo miły komentarz, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Pablo, fanatyk, no naprawdę, zrobiłeś nam banana na twarzy, bo czytaliśmy ten komentarz będąc właśnie w Chorwacji, no jesteśmy nadal, ale będąc jeszcze, wiecie, no, na urlopie, nie w drodze, więc teraz czytam po raz drugi, ale wówczas tak się cieszyliśmy, no uwielbiamy takie komentarze, motywują i no jest bardzo nam miło. Dziękujemy za taki no, sympatyczny komentarz wręcz. Aż nie? Sali rośniemy. Tak. Tak, a teraz stoimy w korku i na tym komentarzu bardzo sympatycznym jest wiele innych jeszcze, ale to całą drogę musielibyśmy nagrywać komentarze, więc na tym komentarzu zakończymy miłym, uroczym. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich piszących i tak dalej, i tak dalej. Dziękujemy Wam serdecznie. No i trzymajcie kciuki, żebyśmy szczęśliwie dojechali. To ważne.